No muszę się wam przyznać, że zrobiłem coś, czego chyba się nie spodziewacie. To jest Lotus Exige. Wiadomo, że to jest jeden z lepiej skrętnych pojazdów, tak w ogóle, i bardzo dobrze się prowadzi i w grach, i w rzeczywistości. No po prostu fajne autko na zakręty, ale mamy tutaj tylko 2 litry pojemności, które tam zostało pewnie jakoś zboostowane, co dało nam ponad 200 koni mechanicznych mocy w standardzie. Jest to taki mały silniczek, który no na prostej raczej nie da nam ogromnych wrażeń, ale na zakrętach ten samochód radzi sobie fantastycznie. Więc co ja zrobiłem? Zawsze jak grałem w gry wyścigowe, to na dragi brałem jakieś muscle cary, na drifty brałem sobie jakieś japońskie samochody, a teraz widzicie, że wszystko jest tak trochę na opak i testuję różne możliwości. I tak, ten Lotus Exige jest zrobiony na drag. Niektórzy ci bardziej uważni już pewnie zauważyli wielki kapeć z tyłu, który reprezentuje tę klasę. I dodatkowo samochód za każdym razem staje na tylne koła, bez żadnego problemu. Już go trochę ulepszyłem, zboostowałem, więc jest taki trochę porobiony. Musimy zrobić jeszcze tylko tuning wizualny. No i lecimy sobie, lusterka boczne. O. Jakieś takie najbardziej opływowe by się przydały. Dziwne w ogóle są te lotusowe, nie? Ale ogólnie samochód mi się podoba, jest taki ciekawy z wyglądu. Może ten przód jest taki dziwny. Ale wiecie co, podoba mi się, no, fajne autko nawet. Mamy tu jakieś owiewki w ogóle takie wystające do tego. Przedni zderzak, zobaczcie jak zmieniamy, to i tak zmienia nam się właściwie maska. A dajmy sobie taki wielki spoiler. Jeszcze spoiler taki typowy do pokonywania raczej zakrętów niż do jazdy na dragu. No ale jakby to nie ma znaczenia, to jest tylko wygląd, nie? Możemy sobie porobić tutaj różne rzeczy w tym Need for Speedzie i nikt nie powinien się do nas przyczepić. Słuchaj, jest opcja, żeby stuningować sobie Lotusa na drag. Nigdy z niej nie skorzystałem, więc czemu nie skorzystać i teraz? Powiedzcie sami, nie? Robimy na draga gościa. Dobrze, błotniki tu mamy, reflektory mamy, to mamy. Felgi zaraz się wymieni. Tu mamy jeszcze, o, możemy sobie coś takiego zrobić, proszę bardzo. I czysty styl. Felgi możemy sobie jakieś tam włożyć, dragowe. Nie no, włóżmy takie, które wyglądają może lekko. Ciekawe, czy to jest maksymalny rozmiar w ogóle tej felgi. Nie wiem, czy to już jest jakby specjalnie, albo dajmy coś takiego nawet dziwnego. Nie, dobra, można powiększyć. Z przodu można powiększyć, zobaczymy co się da zrobić z tyłu. Progów nie możemy tutaj zmienić. No i z tyłu wymienimy sobie na jakąś inną, o, może coś takiego ciemnego. Rozmiar felgi można zwiększyć, proszę bardzo, można zrobić taką felgę i samochód nie wygląda już jakby był na drag, nie ma takiego wielkiego kapcia z tyłu. Ale patrzcie, tutaj można opony wymienić. Bieżnik znaczy się, ciekawe, dajmy coś takiego. Patrzcie, wcześniej jak się wymieniało opony, to się zmieniało na nich takie napisy białe, nie? I teraz też chciałem to zrobić. A tu widzę, że nie ma takiej opcji nawet. What? Ale dziwne w tych drogach. Czemu tak jest? We wszystkich samochodach, klasach jest tak, a w drogowych jest zupełnie inaczej. Okej, dobra. To sobie wymienimy tarczę, tutaj już felgi mamy, ale weźmiemy sobie właśnie... Czekaj, bo chciałem opony. O, tu możemy sobie też wybrać jakieś takie, nie? Kurde, ale ciekawe. I tu jeszcze mamy zaciski hamulcowe, to tam nie będzie tego i tak widać. System audio w samochodzie dragowym. Brawo, kurde, brawo. Tutaj mamy taki wielki spoiler. Zanim założymy ten spoiler... Aha, tutaj nie możemy chyba zmienić tylnego zderzaka. Dajmy sobie takie lampeczki. No o, właśnie, błotniki. To dajmy takie, żeby pasowały do tego przodu. Jest fajne auto tak w ogóle, no, ale my zrobimy z niego dzisiaj szalony tuning, także tak. Dajmy coś takiego. Nie no, bez przesady już, dajmy taką, chociaż niech wydech będzie jakiś taki ciekawszy, ładniejszy. Bo to już i tak, żeśmy karykaturę zrobili tego auta.
Lotus Exige na drag. Kurde, kto to by tak pomyślał? No tylko Lucek, oczywiście, że tak. Tylne błotniki, to mamy i właściwie tyle. I zobaczcie, mamy skończony samochód. Wygląda sobie ciekawie. No, myślę, że byłby to król zakrętów. Ja to kiedyś testowałem i wziąłem go, zrobiłem właśnie na wyścigi. Powiem, że on nie był jakiś fantastyczny, więc kurde, czemu nie na dragi, nie? Tak, możemy oczywiście obniżyć. Akceptujemy i wybierzemy sobie jakieś malowanko zrobione do tego samochodu. O, to mi się podoba, tutaj mamy takie... O, spoko wygląda. Bardzo, bardzo fajnie. Może bym nie dawał tylu napisów, tak losowo porozmieszczanych, ale jest w porządku. Ej, spoko wygląda. To by była naprawdę dobra wyścigówka, gdybyśmy nie wpakowali tutaj, kurde, tuningu dragowego. Okej, okay. Oczywiście tutaj będziemy używać dużo nitra, więc sobie damy nawet jakieś tam czerwone nitro, pyk. Dym spod opon, pewnie też tutaj będzie dużo dymu, więc damy sobie dym czerwony. Neonu nie dajemy, klakson też może sobie darujemy. I mamy furę gotową, jedziemy na zawody, myślę. Zobaczymy, co ten samochód potrafi, pana to. Ale jak trzeba... No, to też siądzie. Proszę bardzo. Ładnie siedzi. Dobra, samochód jest mocno porobiony, więc nie powinienem mieć dużych problemów na zawodach dragowych. Powinniśmy dać sobie radę na spokojnie. To się nazywa klub zamieszek. Ej, ciężko się nim startuje. Trzeba tak powoli startować, żeby nie stawał na te tylne koła. I wtedy da się normalnie jechać, a skręca dalej nie najgorzej. Nawet na tym tuningu dragowym. Nie skręca tak źle, no w końcu jest to Lotus. Ale ponieważ mamy te takie opony, ten taki tuning dragowy, no to wiadomo, że to nie będzie taki Lotus, jakbyśmy go sobie zrobili na wyścigi czy na jakąś inną klasę. Chyba da się radę też zrobić tego Lotusa na ucieczki. No, raczej nie będzie to najmocniej opancerzony samochód ze wszystkich dostępnych. Ale ponieważ robię takie dziwne, przez nikogo chyba niebadane tuningi i opcje, no to czemu nie przetestować sobie Lotusa, nie? Na drag, chociażby. Dobrze, sprawdźmy jak wjeżdża po schodach. Widziałeś? To jest tuning schodowy. Piękne foto, rach, ciach, ciach. Patrz, jak statek kosmiczny wygląda w tym ujęciu, nie? Ekstra, fajnie wygląda ten bok. Klub zamieszek. Zobaczymy, co z tego będzie. No, mam mocno porobiony samochód, żeby mi tam starczył na wszystkie wyścigi, żeby nie jeździć co chwilę po te nowe części czy coś. Sprawdźmy, jak sobie poradzi. Raf, proszę, mówisz, jakbym się nie ścigał. Ale nie w taki sposób. Widziałem, jak najlepsi kierowcy odpadają w kolejnych rundach. Skoro tak się martwisz, to czemu nie pojedziesz ze mną, dawać mi wskazówek? Lepiej nie. Ostatnio, jak wyciągnąłeś mnie z lotniska, musieli mnie strzywać. No racja. No, Raf się trochę... Startujesz idealnie. Możesz jeszcze to nadrobić, dobrze zmieniając biegi. Okej. Dobra, wyścigi drag Lotusem. Nigdzie indziej liczy się wóz. Możesz być najlepszym kierowcą na świecie, ale jak nie masz dobrego sprzętu, to nic nie zrobisz. Jeśli ciągle przegrywasz, to znaczy, że trzeba coś poprawić. Dlatego przychodzę do ciebie. Wiem, że ty go podrasujesz. Jaki wielki spoiler w ogóle. Jest szerszy od całego tego chyba samochodu, nie? Ciężko powiedzieć nawet. Nie no, może zbliżony szerokością, ale tak jak mamy tą kamerę z tyłu, to nie wydaje się, nie? Że jest zbliżony. Fajnie, ładnie wygląda ten po tuningu samochód i z tym malowaniem, podoba mi się. Gdyby samochody w Paybacku prowadziły się jakoś, wiesz, normalnie, to oczywiście zrobiłbym go sobie pod wyścigi, gdyby te samochody skręcały tak, jak powinny skręcać, a nie tak, że wiesz, że raz skręca tak, raz skręca inaczej. Pokażę się, co pamiętam. Dobra, jak się to zmieniało biegi? Kiedy ścigasz się w Silver Rock, każde ćwierć mili to walka. Od startu do mety dajemy z siebie... O proszę, tu Sylwia Dragowa była. Ja jestem starsza siostra, to jest klub zamieszek. Słuchajcie, ja wiem, że są super konstrukcje tych samochodów, które się znajduje, można je ulepszyć i zrobić super konstrukcję. Wtedy on wygląda jak to jakoś niesamowicie. Ja wiem, oto wygląda mniej więcej jak ten, nie?
Prowadzisz Dragstera, ale nie jesteś od nas. Kim jesteś? Możesz być szpiegiem familii, który chce rozmontować moją ekipę od środka. Jestem Morgan. Ty jesteś Tyler Morgan. Możesz mi mówić starsza siostra. A okay. Co do was ma familia? Zadajesz niebezpieczne pytania, Morgan. Pokaż, że zasługujesz na to, żeby się ścigać z klubem zamieszek. Wtedy pogadamy. O, tak. Dobra, ale zaraz, Lotus to jest brytyjskie auto. Ja wiem, że tam na rynek amerykański też jakieś opcje powstawały, ale chyba kierownica jest po prawej stronie w tym aucie. Uznajemy tylko reguły wyścigu. Złamiesz je, to ja złamię ciebie. Tak, tak, ja wiem co robić. Dobra, aha, okej, okay, czekaj. Spoko. I... spoko. Ojej, ale trudno trafić. Czym? Wsteczny wbiłem? Dlaczego? Aha, no jeszcze raz. Nie było żadnej podpowiedzi, gdzie są biegi. Nie spojrzałem na ten... na sterowanie wcześniej. Jak dla mnie jest to słabe sterowanie, zmiana biegów znaczy się, bo... Y-kiem się daje wyższy bieg i przypadkowo możesz nacisnąć hamulec ręczny. Będę musiał sobie to zmienić, na przykład zmianę na wyższy bieg na B. Na padzie niewygodne to jest. Musimy 3 rundy takie zrobić, żeby pokonać przeciwnika i przejść jakby ten wyścig, nie? No tutaj nie będzie trudno, ale potrenujemy sobie te pierwsze wyścigi. Później one będą trudne. Ja pamiętam, że miałem problemy z zrobieniem wszystkich dragów, pokonaniem przeciwników. Że później oni naprawdę podnoszą poprzeczkę. I 7 biegów ma Lotus? Wow. Może ta wersja dragowa. To nie jest za dobrze, jak samochód dragowy ma dużo biegów, bo trzeba je... Sama zmiana biegów to jest duże opóźnienie, no nie? Okej. Okay. Mimo, że to jest samochód sportowy, no ale wiesz. Okej, wygraliśmy, bo wystarczy tylko 2 pojedynki zrobić, żeby wygrać. Oczywiście 2 wygrane. Okej, tutaj mam słabą część, więc wymieniam na żeton. Starsza siostra, tak? Fajna ksywka. To przypomina wszystkim, że jesteśmy rodziną, a ja podejmuję decyzję. Poza tym, jak walczysz z familią, lepiej nie używać prawdziwego nazwiska. Z familią? Familia. Ruszamy do dzielnicy hazardu, żeby pokazać im, że klub zamieszek nie boi się nikogo. Wchodzisz to? No nareszcie to rozumiem. Wchodzę. Okej. Dobra. Zamieszki. Co ona ma na myśli? Zamieszki. Nie wiem, jedziemy na kolejne zawody. Drag miliarderów? Dobrze to? Tak. Ciekawe, to będę miliarderem po tym dragu? Zobaczymy. Jeździ na tylnych kołach przez 2 sekundy. To powinno się udać. Lotus bardzo chętnie staje na te tylne koła. Siostro, co macie do familii? Wygrasz, to pogadamy. Może by? Lekko. Udało się? No dobra, ukończyłem to wyzwanie. Za dużo tych biegów jest w Lotusie. Jezu, 7 biegów. Kto to widział na drag? Ale ty, fajnie omija ruch uliczny, wow! No dalej! Żaden dragowiec chyba aż tego tak dobrze nie robi, kurde. I pyk, łatwiejutko. Kurde, trochę za łatwo, nie? 130 punktów tamten gościu miał. A ja mam ponad 200, także... No, tak trochę na razie nie mamy przeciwników. Fajnie jakby gra dostosowywała się automatycznie do poziomu naszego samochodu, nie? Ale z drugiej strony... Nie, ciężko powiedzieć. Wolałbym jednak mieć tych przeciwników gdzieś w pobliżu. A z drugiej strony nie chciałbym, żeby mnie tak sztucznie doganiali. Akurat w Paybacku tego nie ma. Jak przeciwnik gdzieś się rozwali na drodze, to on tam zostaje. Nie pojawia się nagle na twojej dupie, nie? Pewnego dnia przyszli do mnie z familii i zapytali, czy pomożemy im ustawić parę wyścigów. Brzmi znajomo. Na pewno. Widziałam cię w Boomville i no cóż, zainspirowała mnie twoja waleczność. Kazałam familii spadać. Tak, bo mnie się to tak bardzo opłaciło. No, my też nie najlepiej na tym wyszliśmy. Sytuacja zrobiła się napięta.
Mów dalej. Może po następnym wyścigu. Na razie. Okej. Dobra, czyli to chyba będą nasi sojusznicy. Jest jeden klub, który nie za bardzo chce współpracować z nami. To jest chyba klub, z którym miałem wcześniej do czynienia, jak robiłem misje te ucieczkowe na poprzednim odcinku. To oni się tam źle wyrażali do tej laski, którą my sterowaliśmy. Mówiła do niej ta babka z Giro czy coś takiego. Więc no, myślę, że oni raczej nie będą chcieli z nami współpracować. Czekajcie, nie wiem, jak na te zawody tutaj dojechać. Czy to jest lotnisko? Czy my jedziemy na lotnisko? Ej, dobrze ten sam. To jest całkiem dobry samochód dragowy, bo zobaczcie, jak łatwo można nim omijać ruch uliczny. Gdybyśmy wzięli faktycznie jakiegoś muscle cara, to muscle carem ciężko jest skręcać na dragu. No, driftować nie podliftujemy tym autem. Mamy tutaj bardzo dużą trakcję z tyłu. I to zostało tak pomyślane, żebyśmy nie dali rady po prostu lecieć bokiem. Nie ma się co dziwić. To jest co? Nie, to nie jest lotnisko, to jest chyba jakieś centrum handlowe albo coś takiego. Dobra, mamy drag, 140, teraz na statystyce potrzebujemy. Nie uderz w żaden pojazd i wygraj. Okej, powinniśmy dać radę. Tylko drag i drag. Zobaczmy, jak sobie poradzisz w sprincie wokół miasta. O kurde! To jest idealne, to są idealne zawody dla Lotusa, słuchajcie. O, uderzyłem w samochód, muszę powtórzyć. Ja się tak zastanawiałem... Czemu tutaj takie dziwne wyzwanie, żeby w nic nie uderzyć, a tutaj bardzo łatwo jest w coś uderzyć. I powiem wam, że to jest dobry samochód właśnie do tych dragów, bo on będzie superowo skręcał. Powinien najlepiej skręcać z tych wszystkich samochodów, które mam obecnie dostępne do draga. Główka pracuje. Nie jest taki zły pomysł brać tego Lotusa. Ojej. Ech, porażka. Dobra, już walić ten zakład. No, to jest ciekawe wyzwanie, bo tutaj ciężko jest skręcać i tak tymi samochodami dragowymi. Ciężko jest wyminąć coś, nie? W inne rzeczy możemy uderzać, w jakieś murki, w jakieś tam siatki, nie siatki, to nie ma problemu, bylebyśmy w samochód nie uderzyli. Ja uderzyłem akurat w samochód, no. Zdarza się. I te samochody dragowe mają też domyślnie bardzo długie nitro. I wow, jak się szybko to nitro ładuje. Kurde, cały czas na nitrze możemy jechać, teoretycznie. Ty, to może być dobre auto do robienia skoków różnych, nie? Bo tutaj mamy przecież kosmiczne przyspieszenie. No może nie na offroadzie, jakimś tam szutrze czy coś. No, ale na takim asfalcie, jak będziemy mieli jakieś hopy. Kurde, jak tu jechać? O, widzieliście to? Jak się... Oh my god, ledwo co? Ja pamiętam ten wyścig! Ja tutaj zawsze miałem problemy, żeby go wygrać, ale miałem chyba wtedy auto tak na równi z wymaganiami. Też powinienem tak robić, że tyle ile jest wymagań... O, fajna końcówka, ja pierniczę. Powinien robić tak, że tyle ile jest wymagane, tyle samochód sobie stunigować. Nie, bo taki za mocno stunigowany to właściwie nic się nie dzieje, ciągle się wygrywa. A ja bym chciał też trochę porywalizować z tymi przeciwnikami. No tutaj skopałem, bo żebym tam uderzył w jakiś samochód na poboczu. Coś o napiętej sytuacji. Zawsze jak wykonujemy jakiś ruch przeciw familii, policja już tam jest. Mówisz, że familia kupiła gliny? A co myślałeś? To już nie jest nasze miasto. Nie ma nikogo na tyle silnego, żeby się im postawić. Ja walczę z Navarą. To nie mój problem. Dobra. Zobaczymy się na następnym wyścigu. Skoro tylko to cię obchodzi. Nie spodobała jej się ta odpowiedź. Wiecie co zrobimy? Na następny wyścig potrzebujemy statystyki 150. To zróbmy sobie na 150 samochód. I tyle. I ścigajmy się w ten sposób. Myślę, że to będzie uczciwe, no nie? No i dobrze, mamy 150 na statystyce, to jest praktycznie standardowy Lotus Exige chyba, nie? Czy Elis to jest? Exige chyba. To jest standardowy Lotus, więc no jest... Na pewno będzie na prostej bardzo wolno, ale powinniśmy dosyć dobrze skręcać. Chodźmy zobaczyć, jak mi pójdzie na tym wyścigu. Mam ustawiony poziom trudny, więc to nie są żarty, teraz może być ciężko. No, na prostej jest katastrofa. 180, 190. O man, no nic, zobaczymy jak pójdzie teraz. Hamuj, oj, jakie hamulce słabe. Pojedziemy, to już będzie, to teraz będzie naprawdę trudno.
Raz będzie naprawdę trudno, bo mam praktycznie ten sam poziom. Twoja ekipa przegrywa 3-0. Macie chęć na 4-0? Pogadamy, jak wygra. Okej, mamy teraz drag. Gościu, ale ruszył. Dobrze, że mój Lotus wykazał się czymś później. Dawaj Lotus, dopiero szóstka, ja mam jeszcze siódemkę. Oh my god, udało się. Camaro, prawie, ej, Camaro, widzieliście jaki start miało? Kurde, to trzeba uważać, na następny wyścig będziemy musieli troszeczkę jeszcze poziom mojego samochodu podnieść, ale już, no, emocje są większe, nie? Okej. Dobra, ja chyba wygrywam, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. A tu mam jeszcze siódemkę. Pyk. Ładnie. Aha, tu mamy, zobaczcie, musimy trzy razy co najmniej wygrać, żeby zwyciężyć ten pojedynek. Także trzeba się troszeczkę więcej postarać. A i wygraliśmy sobie. Tutaj poszło nawet całkiem spoko. Jestem ciekawy, jak pójdzie z innymi przeciwnikami. A i teraz pytanie, ładujemy tą część, bo to będzie 158. Myślę, że następnym przeciwniku będziemy mieli na poziomie 160, bo to tak o 10 punktów do góry idzie. Więc możemy sobie spokojnie teraz brać udział w nowych zawodach. Już nie trzeba do tuningowni chyba zajeżdżać, ale sprawdzimy. Więc tak, mamy tutaj sobie zawody i zobaczcie, mamy 160, a ja mam 158. Nie możesz mnie tak zostawić, starsza siostro. Dobra, wprawdzie nie możemy się wychylać, ale i tak mam dla ciebie wyzwanie. Twój następny wyścig to będzie wyścig z czasem. Okej, wyścig z czasem. Zobaczymy. Czyli co, będę musiał... To nie będzie drag, no. Drag to też jest wyścig z czasem, prawda? To będzie chyba wyścig... no po prostu wyścig po mieście jakiś, nie? Zaraz zobaczymy, co to będzie. Tutaj sobie możemy pojechać. Tu jest misja. Aha, to żeśmy już robili. I tutaj mamy. Lecimy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No, nawet nie mam odpowiedniej statystyki dla samochodu. Uuu, 210 km na godzinę osiągnąć Lotusem? Może być trudno, może być trudno. No tak 180 to on już się dalej rozpędzać za bardzo nie chce. To jest dziwne w sumie, no to jest w końcu Lotus, to jest leciutkie supersportowe autko. On powinien te 200 to tak, wiesz, leciutko on w standardzie lecieć, nie? No ale to jest Need for Speed, tu się nie możemy jeszcze. Bardzo fajnie się go prowadzi w tej dragowej wersji. Jak na dragową wersję, jak na dragową wersję oczywiście, nie? No to... Powiem wam, że spoko, o ile na tylne koła nie staniemy. Jak na tylne koła staniemy, to jest gorzej. Ale myślę, że spośród tych wszystkich samochodów dragowych jest to najlepiej prowadzące się auto. W ogóle, nie? Możliwe, że ma też dosyć wysoką prędkość maksymalną. Widzieliście, że Camaro? Camaro porobiłem, ojej. Ojej, tu nie zrobimy na pewno prędkości maksymalnej. A do mety mamy jeszcze 4 km. To powinno nam wystarczyć. Dobra, gaz, tutaj powinno się udać. Pyk, zaliczone. Ładną prosto, mamy tu jakiś podziemny parking pod kasynem, zdaje się był. Bardzo fajny parking. Pyk, i teraz tutaj spokojnie. Ile mamy czasu? 24 sekundy do następnego checkpointu, jest ok. Możliwe, że tutaj nie potrzebuję jakiegoś dobrego auta, tylko po prostu auta, które będzie dobrze skręcać. I tutaj Lotus raczej porobi temat. Pyk. Mamy jeszcze 2 km, to tak spory ten wyścig z czasem jest, nie? Długi. Wo, tutaj było ciężko wykręcić. A ręczny, powiem wam, że tak nie za bardzo w tym dragowcu działa. To takie jest, bo jest. Ale samochodem tak nie zarzuca jak takim normalnym wyścigowym autem. Trzeba się trochę postarać. Okej, mamy hopę, zobaczcie.
Ciekawe, czy to jest tak, że w powietrzu nitro działa, ale chyba nie. Dobra, czas przedłużony. I meta. Pięknie. Skoczyliśmy sobie na wiadukt i mamy jeszcze duży zapas czasu, także tą część, którą dostaniemy, włożymy sobie do samochodu, żeby było na następne zawody, nie? No i pięknie, ogarnęliśmy temat. 210, nawet 250 ogarnięte, proszę bardzo. I mamy kolejne hajsy na konto. Ciekawe, czy samochód mi się w ogóle spłaci, nie? Jak tak za każdym razem kupuję nowy samochód co odcinek, to ciekawe, czy uda mi się tak podczas odcinka spłacić to auto. Słuchajcie, windujemy samochód do 164 i lecimy na następne zawody i to będą już ostatnie i to będzie chyba pojedynek. Możliwe, że to będzie pojedynek z starszą siostrą, która... Ja i moja ekipa mamy własną walkę. U. 180 punktów muszę mieć na moim samochodzie. A jakbyśmy troszeczkę przechytrzyli system i spróbowali się ścignąć takim Lotusem, niestunigowanym odpowiednio. Mnie chodzi tylko o Navarro. Nie próbuję ocalić miasta, nie jestem szalony. Jesteś i udowodnię to. Nikt z mojej ekipy nie pojedzie w to miejsce. To zbyt ryzykowne. Ale założę się, że ty tak. Ścigajmy się. Okej. Chyba dostaniemy za to jej wóz. Tak coś kojarzę, ale nie jestem pewny. Dobra, na tylnych kołach przez 2 sekundy damy radę nawet na takim tuningu. Nierówny spadek po środku dzielnicy mieszkaniowej? Powariowali. I jestem pierwszy. To chyba nie na długo, co? Ale na razie prowadzę. Tutaj trzeba uważać ze skręcaniem. O kurde, jaki spadek. Trzeba uważać ze skręcaniem, nie? Ej, jest dobrze! Chyba dlatego, że zajechałem jej drogę. Nie? Musimy 3 pojedynki takie wygrać. Jak tam moje tylne światła? Uuu! Ej, co ona taka słaba? Ja ją sobie zapamiętałem jako takiego koksa. Czy ten Lotus faktycznie ma takie dobre przyspieszenie, czy jak? Ja gram na najtrudniejszym trybie, ej, co chodzi? To jest ostateczny boss, który powinien wymiatać. Ej... I... Nie pozwolisz mi wygrać, dobra. Dajmy jej trochę fory. Zobaczymy, czy ona faktycznie taka słaba. Nawet nitra nie używam. A czy tu działa? Ło! Co to było, gościu? Co ona robi? Ło! Co się... What? Ej, to coś nie tak. I co wy na to, bydlaki? Nie wiem o co tu chodziło, naprawdę. Czemu ją tak rzuciło na boki? Dobrze, mamy ukończone misje dragowe. Liga pokonana. Odblokowaliśmy nowe samochody. Jest to Mercedes A45. Audi S5. To będzie nasz chyba pościgowy samochód, czy nie? BMW M2. I co jeszcze? To wszystko? O, jeszcze wiecie, co z nim zrobić, nie? Tak, mamy chyba wskazówkę dotyczącą wraku. Jesteś tak samo stuknięty jak my. Przyznaję to, starsza siostro. Dałaś mi do myślenia. Masz swoich fanów, Tyler. To, co robisz, może tu naprawdę wiele zmienić. Rozumiem. Może ta walka jest ważniejsza niż linia Navarro. Czy mi się to podoba, czy nie? To miasto cię potrzebuje, Tyler. Zrób to, co jaj, a zobaczysz. Wszyscy za tobą staniemy. Odzyskaj okay. Miasto, Tyler. No i spoko. Przynajmniej wiesz, jest jakiś honor, nie? Że nie okupują tych wyścigów. Hej, koleś. Ścisz mi rewanż. La Katrina. Jeśli chcesz, żebym jeszcze raz skopał ci tyłek, to jestem do usług. Nie tam, gdzie zawsze.
Wysyłam ci namiary. Do zobaczenia. No to pora na kolejny taniec. Co to może być? To chyba jakaś wklętka jest. Poczekaj. Tak, tutaj się coś pojawiło. Mamy cały czas ten migający speedcross. Coraz więcej tych rzeczy się na mapie już pojawia, no nie? Możemy sobie kupić samochody do wszystkich klas. Dzisiaj sobie żeśmy kupili Lotusa. Ej, i spisał się dobrze ten Lotus. Trzeba przyznać. Spodziewałem się totalnej kaszanek w przypadku Mercedesa G63, którego mieliśmy do ucieczek. A tu się okazało, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie się ten Lotus spisał. Wysoka prędkość maksymalna, nie najgorsze przyspieszenie, nawet na tym niskim ustawieniu jakby osiągów. Bardzo w porządku się spisał Lotus. Kurczę. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Trzymajcie się. Hejas!